Już po raz siódmy w Rakowicach Wielkich odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej, w którym udział wzięły drużyny z Ukrainy, Białorusi, Czech, a także reprezentacje szkół i placówek. Z Rakowic Wielkich, Gryfowa, Lwówka Śląskiego i drużyna Bolesławieckiego Powiatu. Życzę wszystkim sportowcom świetnych bramek, wypracowanych sytuacji idealnych, Państwu dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Siódmy międzynarodowy turniej piłki nożnej uważam za otwarty. Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, a wśród gości była posłanka Zofia Czernow. W turnieju łącznie z grupą seniorską wystartowało ponad 120 zawodników. W turnieju głównym udział wzięło ponad 80 zawodników reprezentujących 8 zespołów. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach. Do półfinału grupy A dostał się zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych z Gryfowa, którego przeciwnikiem w walce o finał była drużyna Stryj z Ukrainy. Tu sytuacja rozstrzygnęła się w rzutach karnych wynikiem 6-5 dla Ukrainy. W półfinale grupy B zmierzył się Brześć Białoruś z zespołem szkół ekonomiczno-technicznych w Rakowicach Wielkich. Zwyciężyli goście wynikiem 4-0. A zatem w meczu o trzecie miejsce Rakowice walczyły z Gryfowem. Lepsi okazali się gospodarze, którzy podium zapewnili sobie wynikiem 2-1. Mecz o pierwsze miejsce rozegrały Stryj Ukraina z Brześciem Białoruś. Lepsza okazała się drużyna z Ukrainy, która pokonała Białoruś 1-0. Międzynarodowy turniej w Rakowicach Wielkich to także zmagania drużyn seniorskich. Tym razem do rywalizacji stanęły drużyny Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim, Halicz Ukraina i Lwówecka Komenda Powiatowa Policji. W finale meczu pierwsze miejsce stoczyła drużyna Halicz z Ukrainy ze Strażą Pożarną z Lwówka. Lepsi okazali się goście z Ukrainy, kończąc spotkanie wynikiem 5-2. Lwóweccy strażacy musieli zadowolić się drugim miejscem, a na trzecim miejscu plasowali się policjanci z Lwówka. Organizatorami turnieju są Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim, Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku.